Dzień dobry Państwu. Kamil Klimczak. Witam w kolejnym Komentarzu Narodowym. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co ostatnio stało się w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej, czyli o zmianie jego kierownictwa. Proszę Państwa, nawet można by się dziwić, że Bartłomiej Sienkiewicz zajął się dopiero teraz Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej. Aczkolwiek można to zrozumieć, wcześniej miał ważniejsze zadania, jak przejmowanie mediów publicznych i innych miejsc, innych instytucji. Teraz przyszła kolejna na kultury szeroko pojęte, bo to różne inne instytuty poległe ministrowi kultury. Również, można powiedzieć, podzieliły ten los, jeśli chodzi o zmianę kadry. Natomiast trzeba powiedzieć, że w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderskiego. przypomnijmy, utworzonym przez ministra Glińskiego na początku roku 2020, no, Instytut budził kontrowersje po Pomimo oczywiście swojej bardzo licznej działalności pozytywnej, edukacyjnej, jeśli chodzi o propagowanie dziedzictwa Obozu Narodowego, wiele publikacji na czele ze słownikiem biograficznym Obozu Narodowego, wiele wystaw, prelekcji, wydarzeń, konferencji, etc., etc., no, nie sposób było jakby odnieść wrażenie na niektórych wydarzeniach IDMN-u, gdzie, wiem gdzie byli tutaj koledzy z naszego środowiska, że no, jest się trochę jak już na pogrzebie albo przy łożu umierającego. Natomiast chyba nikt nie przewidział takiego scenariusza, że no, zostaje odwołany profesor Jan Żaryn z funkcji dyrektora instytutu, no bo, tak jak mówiłem, kontrowersje polegały na tym, że przy instytucie, instytut zawiadywał tym słynnym funduszem patriotycznym, z którego kasę dostawały koncesjonowani patrioci w rodzaju Bąkiewicza, ale dostawała na przykład pieniądze z, fundacji, z funduszu patriotycznego, również taka fundacja o pięknej nazwie Hatikwa, co ma ona wspólnego z polskością i patriotyzmem do tej pory nie wiem. Wiele, wiele innych instytucji, co było dosyć wątpliwe. Natomiast no profesor Żaryn został odwołany i to, jakby było oczywiste, że on zostanie odwołany. Natomiast w jego miejsce został powołany e, niejaki Adam Leszczyński, profesor, e, o nim za chwilę może jeszcze najpierw e, powody odwołania. E, Powodem, podstawą decyzji są działania takie jak wspieranie środowisk nacjonalistycznych, m.in. poprzez Fundusz Patriotyczny, czy współfinansowanie ze środków funduszu w październiku 2021 roku plakatów porównujących ambasadora Niemiec do zbrodniarzy nazistowskich opatrzonych logopytem Ministerstwa Kultury. Zgodnie z tam paragrafem umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Instytutu oraz programu jego działania, zostało to uznane za odstąpienie przez Pana od realizacji umowy, równocześnie nie ma możliwości realizacji przez Pana kluczowego elementu programu działania stanowiącego załącznik do umowy to jest utworzenie ekspozycji stałej Muzeum Ruchu Narodowego imienia Romana Dmowskiego w Warszawie. To ciekawe, to chciałbym, żeby mi ktoś wyjaśnił z Ministerstwa Kultury, i być może trzeba będzie z takim pismem wystąpić, dlaczego nie ma możliwości ustawienia do 28 roku, bo tak ten program był zaplanowany. Nie ma możliwości uruchomienia ekspozycji stałej Muzeum Ruchu Narodowego. Bardzo jestem ciekaw, bardzo jestem ciekaw i będziemy prosić Ministerstwo Kultury o wyjaśnienia. Takie pismo prawdopodobnie przygotujemy w najbliższych tygodniach, bo to tak, proszę Państwa, dla zasady. No Ja nie boleję, znaczy boleję na tym, że tworząc taką instytucję umoczono ją w brudne pisowskie gierki, um... To raz, a dwa, że nie zabezpieczono jej, bo próbowano na ostatniej prostej jeszcze zabezpieczyć ją przed likwidacją poprzez tam umowy z władzami Otwocka. Umowy, które niby zostały przyjęte, ale nie zostały przyjęte, więc nie wiadomo, czy one obowiązują, czy nie obowiązują, bo to miasto Otwock miało stać się. Tam, bo rządzi tam, rządziło tam jeszcze przed wyborami prawo i sprawiedliwość, nie wiem, kto tam rządzi teraz. Po wyborach, kto będzie rządził Otwockiem. właśnie to współprowadzenie Instytutu przez Miasto Otwock miało jakby betonować jego władzę, jego pozycję. Oczywiście to zostało, jak zawsze, w wypadku pisowców skopane koncertowo. Wielka szkoda. Natomiast, proszę Państwa, Kim jest nowy dyrektor? Kim jest? Adam Leszczyński. Adam Leszczyński, szanowni państwo, jest wykładowcą e, Uniwersytetu SWPS, autorem Ludowej Historii Polski, przez ponad 20 lat był związany z gazetą Wyborczą, a obecnie współpracuje z Krytyką Polityczną i Press. No, proszę państwa, to tak jakby Jakiemuś zdeklarowanemu Endekowi, no, na przykład Janowi Engelgardowi, powierzyć kierownictwo Instytutu Józefa Piłsudskiego, gdzie wiadomo, że kolega Engelgard zapewne zająłby się z lubością, demistyfikacją, bardzo słuszną zresztą, tej postaci. Proszę Państwa, powstawienie lewaka na czele Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, no to jest, proszę Państwa. E, największa perfidia, jaką można było widzieć. Zresztą, proszę państwa, a kto został jego zastępcą? Niejaki Przemysław Witkowski, naczelny tropiciel nazizmu, faszyzmu, tak zwanego, czyli tak naprawdę, no właśnie, tej, tej idei narodowej z krytyki politycznej. Także Lis będzie kierował kurnikiem, proszę państwa. No naprawdę. Ja bym zrozumiał, gdyby minister Sienkiewicz chciał ten instytut zlikwidować. I teraz, tak naprawdę, bym sobie już tego życzył, żeby ten instytut został zlikwidowany w cholerę, bo jeśli on, tak jak deklaruje pan Leszczyński, ma się teraz zajmować definiowaniem zagrożeń dla demokracji liberalnej, ma krytycznie oceniać dziedzictwo Ruchu Narodowego, czyli co, nie wiem. Rozumiem, że. E... Za chwilę zacznie się krytykowanie całego ruchu narodowego od Dumowskiego do y, czasów współczesnych. Okaże się, że być może jedynym y, prawdziwym depozytariuszem ruchu narodowego dzisiaj jest Roman Giertych, postać skompromitowana, postać kompletnie bez kręgosłupa. No, być może tak ma być. No, szanowni Państwo, y, to jest kpina. To jest y, kompletny skandal. Oczywiście tak. Wiem, że PiS utworzył ten Instytut. Wiem, że utworzył ten Instytut również w tych celach, o których mówiłem, pompowania pieniędzy do swoich. No ale nie zmienia to faktu, że było wiele pożytecznych działań ze strony tego Instytutu, a to, co z nim teraz zrobiono, no to jest po prostu coś niewiarygodnego, coś strasznego. Ja szczerze mówiąc, to znaczy to. To stanie się na pewno za chwilę wydmuszka. Mam nadzieję, że te patroni tego instytutu znikną, bo po prostu nie jest możliwe, żeby Roman Dmowski patronował instytutowi kierowanego przez Y, przez jakichś oszalałych, wariatów z kretyniki politycznej, y, a y, którzy będą tropić zagrożenia dla demokracji liberalnej i oczerniać Dmowskiego i depozytariuszy jako idei. Bo tak będzie. Tak będzie. Y, więc y, teraz, tak naprawdę, no, należałoby oczekiwać, żeby ten instytut jednak został, jednak został zlikwidowany, bo to za chwilę będzie karykatura. Oczywiście. Podejrzewam, że wszyscy prawdziwi narodowcy po prostu nie będą z, takim, z taką instytucją e, współpracować, bo w tej formule, no to współpraca z tą instytucją jest po, prostu, e, jest po prostu aktem zdrady albo głupoty. No ale proszę Państwa, no to też pokazuje. Na jakich glinianych podstawach stała władza PiSu, jeśli nie potrafiono zabezpieczyć nawet takiego instytutu? Co można by było zrobić w bardzo prosty sposób, przeprowadzając yy, utworzenie tego instytutu drogą ustawową, betonując kadencję profesora Żaryna, z którym można by się zgadzać lub nie zgadzać. Natomiast no, jeśli widzimy, kto tam wjechał. To no naprawdę yy, trudno, trudno się o cokolwiek profesora, yy, profesora Żaryna czepiać. Proszę Państwa, taka smutna konstatacja. Dziękuję za uwagę. Prosimy o kciuki w górę, subskrypcje, komentarze, wsparcie kanału. To tyle. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnych programach.